You got to let it go. You got to let it go. Dzień dobry, słuchajcie, mamy dziś 4 września, dzień tygodnia, środa, ostatni mój dzień wolny od pracy. No i słuchajcie, przychodzę do Was z aktualizacją, dlatego że jest już komoda i mega się cieszę, poprzybijałam sobie też jakieś tam takie moje sentymentalne obrazki, ale wciąż jeszcze coś potrzebuję tutaj na ścianę poza telewizorem, znaczy tu będzie telewizor, ale tutaj zostaje mi jeszcze wolna ściana, więc coś tu chcę pomyśleć. Natomiast pokazuję Wam teraz aktualizację. Tam w ogóle jeszcze te doniczki tak trochę podrasowałam, żeby nie były póki co takie czarne. Tak to wygląda teraz. No i to jest właśnie moja wyszukana, upragniona komoda. Oczywiście nie ma teraz tego efektu, gdyż jest widno. No i to jest ta komoda na pilocik, także taki sobie gadżecik. Tak naprawdę szukałam ogólnie z takimi niebieskimi LEDami, a ta była akurat z pilotem, więc jeszcze lepiej, macie tutaj różne funkcje, różne kolory, możecie sobie ustawić. Na przykład, nie wiem, no jeden kolor i może sobie świecić jeden kolor. Mamy tutaj zielony. To oczywiście jest na baterię, także ja muszę dokupić sobie jeszcze baterię, żeby mieć po prostu do wymieniania. I co? Nie, to nie jest na baterię, co ja Wam mówię, to jest na... Nie, to nie jest na baterię. Czekajcie, czy ja tu wsadzałam jakieś baterie? Nie, to jest do prądu, to nie to. To inne było na baterię. Także tak to działa. Czekajcie, zróbmy sobie czerwony. No oczywiście wieczorem wiadomo, że to widać o wiele, wiele bardziej. No ja uwielbiam tą funkcję, gdzie sobie ustawiacie fade i po prostu te kolory się zmieniają. No i tutaj mam właśnie też niebieskie LEDy, także żeby to fajnie pasowało. Tutaj oczywiście ustawiłam sobie prezent od mojej przyjaciółki z Polski i niech tutaj sobie stoi, bo przepięknie wygląda. Jeszcze tutaj potrzebuję jakieś dwie ozdoby, ale chciałabym, żeby one były takie same. Dobrze Wam mówię, to było na prąd. No i co jeszcze zrobiłam? I jeszcze tutaj przybiłam sobie obrazek. Może on jest zbyt kolorowy, może ktoś powie mi, że tutaj on nie pasuje, ale nie interesuje mnie to, czy on tu pasuje, czy nie. On tu po prostu musi być. To jest prezent od mojego brata, bratowej. Także to jest dla mnie ogromny sentyment, mieć ich po prostu tutaj wszystkich, co za mną razem do kupy. Jeszcze tutaj tylko brakuje tak naprawdę moich rodziców na tym zdjęciu, także Pawcie, jakby co, albo Viola może bardziej, to wiesz, no, obmyśl ten pomysł. Dzisiaj panowie właśnie pojechali już od kuchenki teraz przed chwilą, no i kuchenka jest gotowa, w sensie, że panowie przeciągnęli mi cały ten kabord po prostu do samej góry, zabudowali tutaj, zakleili, także spokojnie mogę sobie tutaj teraz używać tą kuchenkę od Karolci, natomiast elegancko teraz wejdzie mi tutaj 60 po prostu, na praktycznie z tych zostanie gdzieś może tylko taka mini przerwa. Stoi mój bazyl, znalazłam flagę, bo na pewno mówiłam w filmiku, że flaga mi zginęła gdzieś w siatkach i znalazłam, wygrzebałam, także nic nie może u mnie zginąć. Stoi sobie aloesik, podlewam, także jeszcze żyje, to też dobry znak. Wciąż jeszcze tu jestem trochę nierozpakowana, ale nie wszystkie rzeczy zauważyłam, już mi się przydadzą, słuchajcie. Niepotrzebnie kupiłam, kurczę, takie złote, miedziane w sumie takie dodatki, bo no muszę Wam powiedzieć, że większość ozdób mam w kolorze jednak srebrnym. No i trochę mnie poniosło, także mam tutaj 3 rzeczy w złotym kolorze, ale też jeszcze nie wiem, jaka będzie moja sypialnia, więc może z sypialni będzie trochę więcej złota, no nie wiem. Jeszcze mam taki fajny zegarek, Boże, zegarek, kalendarz, z dniem tygodnia, z datą i który to weekend, także fajne. Tu chyba jeszcze coś można ustawiać oprócz tego, można sobie jakieś, są jakieś napisy, które można na dole sobie ustawiać, czekajcie, bo chyba... Chyba nie to światło, o może jakoś tak bardziej. No, także taką pierdółkę jeszcze mam, ale jak widzicie właśnie jest ona ze złotym takim dodatkiem, więc zobaczmy, czy to będzie mniej więcej, czy ja to tutaj postawię, czy to będzie mniej więcej ok. W sumie to nie będzie się aż tak bardzo rzucało. Może jakąś półeczkę zorganizuję na to i to będzie stało sobie w ogóle w innym miejscu, a nie tu. Chociaż tutaj byłoby fajnie, dlatego że wchodzi się i centralnie bym widziała właśnie jaki jest, kurczę, dzień tygodnia. Także to jeszcze obmyślę. To wygląda. Tu poprzybiłam sobie jeszcze
obrazki. The most important time is family time, także musi takie coś się u mnie znaleźć. No, no i jeszcze tu będę zmieniać tylko te klosze, bo to jest do mojej sypialni. Do kuchni jeszcze nie wiem, jaki zakupię, nie mam jeszcze na razie opcji. Jeszcze się nie zdecydowałam. Jeden ładny też mam w domu, bardzo podobny trochę do tego, tak szczerze mówiąc. Więc być może on by poszedł do tutaj do kuchni, a jeżeli nie do kuchni, to może tu, a ten przejdzie do kuchni. Jeszcze nie wiem, no ale na przedpokój szykuję na pewno. Aha, jeszcze złożyłam to, poczekajcie. Znaczy złożyłam, ja złożyłam nogi, a Łukasz pomógł mi złożyć oczywiście tutaj wraz z komodą właśnie to kupiłam, słuchajcie, w Fonbergansie za 4 dyszki. I jest to nic innego, jak oprócz tego, że jest tutaj lusterko, co jest świetną opcją, to mamy tu, czekajcie, że ona się nie połamała, bo już jestem cała pocięta. I mamy tutaj taki pojemniczek. Mamy po prostu, co? Taki segregator na biżuterię, na paszki, na jakieś różne pierdółki. Także wszelkiego rodzaju biżuteria tutaj wejdzie. No i oczywiście to jest poświetlane, już Wam pokazuję i tak to wygląda. Także uwierzcie mi, że naprawdę bardzo ładna ozdoba do mieszkania. Także ja Wam bardzo ją polecam. I tak jak mówię, 4 dyszki, a za bardzo coś podobnego widziałyśmy, słuchajcie, w ranch za chyba około 100. U Oliwii w pokoju jest na razie położony tylko underlay, czyli właśnie ta baza, dlatego że no właśnie był problem wczoraj z wykładziną. Okazało się, że wykładzina, którą Oliwia tutaj miała, bo nie wiem, czy wczoraj to nagrałam, ale chyba nie, była za wąska i ona poszła do Gracjana do pokoju, już Wam pokażę. Oczywiście, no mówię, tu jeszcze nie jest skończone, tu po prostu stoi tylko na razie łóżko i jest karpet. Także tu jeszcze będzie firanka albo właśnie taka żaluzja, jak ja mam, ta z Ikei. Prześcieradło, inna kołdra, więc na razie to jest tylko tak, żeby wiecie, żeby mógł spać. Dojdzie jeszcze właśnie mu komoda, dojdzie mu jeszcze biurko, także to wszystko jeszcze przed nami. Mojego pokoju nie ruszam, tak jak mówię, dlatego że on będzie na końcu. I co miałam powiedzieć? Aha, no i właśnie idę za chwilę do karpeciarni spróbować wybrać Oliwii jakąś wykładzinę. I jeszcze będę malować właśnie tą deskę, no i tu jeszcze wejdzie też żyrandol. O, żyrandol. Tego mi słowa ostatnio brakowało, a nie klosz. No i tutaj mam oczywiście, powiesiłam przed chwilką sobie moje obrazki. Tutaj mamy obrazek od jednej z widzek, która mnie namalowała. Jest dla mnie też sentymentalny, więc musi tu być. No i oczywiście pamiątka od Moni mojej, także również musi tu być. A też się fajnie to... Fajnie się co? No, fajnie to po prostu tu wygląda. Bardzo mi to tu pasuje. No i tak jak mówię właśnie, zauważyłam, że mam dużo więcej mam koloru, słuchajcie, srebrnego tym razem. Nie wiem, chciałam taki miedziany, chciałam taki rose goldowy, ale nie pykło. No, bo jest dużo ozdób, dużo rzeczy mam takich malutkich, ale srebrnych. Więc chyba jednak będę miała więcej srebra niż, kurczę, złota w mieszkaniu. I ciężko będzie mi właśnie ten kolor złoty tu przemycić. No ale cóż, nie przeszkadza mi to, także nawet jeżeli nie wykorzystam, słuchajcie, tych moich złotych dodatków, to po prostu oddam Karolci. Ania jej ma w pokoju, słuchajcie, więcej złotego, więc może im się przyda. Tam są dwie półeczki. Jeszcze też Oliwia nie ma generalnie nic w pokoju i też mówiła, że może sobie by zrobiła coś ze złotym. Także zobaczymy, poczekamy jeszcze, jak będzie Oli pokój kończony i zobaczymy. No, a póki co ja siedzę właśnie w rozpiskach, rozpisuję sobie, dzisiaj mój dzień ostatni wolny i dzisiaj właśnie idę do karpeciarni, idę uregulować płatność za Gracjana tą wykładzinę, to znaczy generalnie powinno być to już chyba uregulowane, czekajcie, może was ja w ogóle postawię, nie wiem dlaczego ja tak mówię, o, to powinno być już uregulowane, natomiast nie wiem właśnie jak oni to teraz policzą i jak oni to wyliczyli. A, już nie mogę tego krzesła, ja tak mówię, co? Ja nie mogę się posunąć, a to takie krzesło. Dlatego, że słuchajcie, Oliwii podłoga miała wynieść 75, gdyż ja miałam swój karpet, oni mieli go tylko położyć plus bazę, czyli ten underlay. Natomiast Gracjan na pokój wyszedł 166, gdyż tam była do tego pokoju wybrana wykładzina, która się okazała, że panowie też źle wymierzyli i była za wąska. Więc położyli u Gracjana Oliwii wykładzinę, czyli mój materiał, a oni mieli tylko położony swój podkład plus robociznę.
Więc, a ja im zostawiłam stówę, słuchajcie, zaliczki, więc idę po prostu dowiedzieć się, jak to teraz wygląda, czy jest jakaś tam dopłata, niedopłata, czy whatever. No i spróbuję może wybrać do Oliwii, do pokoju cokolwiek. Jeżeli bym coś udało mi się wybrać, to od razu bym to wybrała. Dopłaciłabym im pewną kwotę, na pewno nie całość, bo zawsze czekam jakoś jak skończą, żeby widzieć, jak to jest zrobione. No i co? No i może by właśnie jeszcze do końca tygodnia mieli jakiś appointment, żeby to zrobić. Więc co to? Muszę też iść na pocztę, wysłać formę tą z Cancilu. Muszę iść na mieszkanie, zedytować Wam jeszcze jeden vlog i przesłać i później już załatwiać sobie przeniesienie mojego internetu tutaj na ten adres. Albo może nawet zaraz zadzwonię i spytam się, jakby to wyglądało. I ile by to trwało? Zedytuję film, no i to wszystko. I później już robimy obiad, może już nagram jakieś pierwsze, słuchajcie, gotowania, aczkolwiek chyba nie, jeszcze dzisiaj nie, bo potrzebowałabym więcej składników, a jestem finansowo, słuchajcie, spięta jak baranie jaja. Także dzisiaj może niekoniecznie, ale już myślę, że w przyszłym tygodniu moglibyśmy się pokusić o jakiś nowy przepis i zmianę w ogóle już kanału, ale to już jak przyjdzie internet tutaj, to wtedy podziałamy. No jeszcze mi zostanie przeniesienie telewizora, ale wymyśliłam, że jednak chyba go nie będę wieszać na ścianie, po prostu dokupię nogi i go postawię tutaj na tej komodzie, bo nie sądziłam, że ta komoda będzie taka fajna, taka szeroka, taka kompatybilna na telewizor, także naprawdę będzie super, jak ja go postawię. On jest dość duży, więc na ścianie on by się nie bardzo tutaj wkomponował mi, jakoś by mi to nie pasowało. Ja go postawię i będzie dobrze, także będę musiała zakupić nogi, ale to już po wyjściu z karpeciarni, jak będę wiedziała, ile kasy jeszcze mogę ewentualnie mieć do wydania. No, także tym optymistycznym akcentem z moim pussy ja się z Wami żegnam, dlatego że dzisiaj tak naprawdę już jakby nic takiego nie będzie. Może przyjdę do Was dzisiejszego dnia po południu z live'em, dlatego że tak jak mówię, mam dzisiaj wolne, a nie nagrałam Wam jeszcze try on z Shein, który wciąż na mnie czeka po prostu w kolejce. Więc może Wam to bym się ogarnęła, ale nie obiecuję oczywiście. No i co? I odzywam się do Was już z kolejnym jakimś update'em, czyli być może jutro, pojutrze. Nie wiem. Także bardzo Wam dziękuję za chwilę uwagi. Kolejne vlogi będą całkiem wkrótce. Mam nadzieję, że to, co do tej pory tutaj gdzieś tam mi się uzbierało i mam, to, że Wam się spodoba. Na pewno tam w róg pójdzie lampa, która jest moją wymarzoną lampą. Nie wiem, że będziecie się śmiać, bo ona jest bling bling. Bardzo bling bling, ale kosztuje 100, więc... dlatego też no, nie jest ona tutaj już. Bo też nie byłam pewna, czy się wkomponuje, czy się nie wkomponuje, czy się jakoś będzie tam fajnie to wyglądało, idzie ta komoda i tak dalej. Dzisiaj już wiem, że ona tu będzie wyglądała idealnie i już nic nie przestawiam. Tu widzę, że też będzie fajne miejsce. Być może za jakiś czas dokupię na przykład jeszcze taki słupek, wiecie, z mebli, aczkolwiek to też nie jest nic pewnego. Zobaczymy. Także to na tyle. Dziękuję bardzo za chwilę uwagi. Mam nadzieję, że te vlogi Wam się spodobają z mojej przeprowadzki. Za każdym razem będę Wam tutaj pokazywać jakieś nowości. Jutro jeszcze ma przyjść ktoś do drzwi, także zobaczymy. Być może uda się wyprosić ich, uprosić o nowe drzwi, które wyglądałyby ładniej niż te. Te są całe poobdzierane po prostu i nawet jeżeli bym je przemalowała, to i tak to wszystko będzie widać. Ale też mam patent, bo jeżeli oni mi tego nie zrobią, to na pewno pokuszę się o jakieś DIY ozdobne tych drzwi, bo ja ich po prostu nie zniesę. Więc być może je albo okleję, albo coś, no coś pomyślę. Ale na pewno je jakoś ozdobię, bo po prostu nie mogę na nie patrzeć, nawet jeżeli je na biało przemaluję, to te wszystkie obdarcia, obtłuczenia i tak na nich widać. Więc jeżeli nie wymienią, to ja coś z tym zrobię. Żegnam się z Wami, dziękuję za uwagę, buziaki i dziękuję, że jesteście. Bajo!